Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Koktajl Zdrowomanii. Nazwę tę wymyśliła jedna z Was, Monika, której bardzo, bardzo za to dziękuję. Bardzo mi się spodobała ta nazwa, ponieważ koktajl to jest coś takiego, do czego możemy wrzucić różne zdrowe składniki i to zmiksować w dowolnej chwili, tak na luzie, bez spinania się, żeby dodać jakieś odmierzone proporcje. I dokładnie takie same będą te odcinki. Będę tutaj miksować różne tematy związane ze zdrowiem i zdrowym stylem życia. Jeszcze raz bardzo dziękuję Monice za tę nazwę. Mam nadzieję, że nagroda jej się spodobała, a Was zapraszam do oglądania. Zaczniemy dzisiaj od dwóch książek. Będą to takie książki, powiedziałabym, że na czasie, dlatego że mamy teraz taki okres, kiedy możemy bardzo dużo czerpać z natury, bardzo dużo fajnych produktów spożywczych znajdziemy na bazarkach, ale też w naturze właśnie, czyli w lesie, albo gdzieś na łące, czy w jakimś innym miejscu, gdzie jesteśmy na przykład na wsi. I takimi produktami, z których możemy skorzystać o tej porze roku, są przede wszystkim zioła. I bardzo chcę Was zachęcić do tego, aby bliżej się z ziołami zapoznać. Dostałam ostatnio dwie takie książki. Przyznam, że nie planowałam ich pokazywać w Zdrowomanii. Miałam je rozdać w newsletterze. Po prostu mam trzy sztuki tej i trzy sztuki tej i będę mogła się nimi z Wami podzielić, ale to zrobię w moim blogowym newsletterze. Jednak te książki zainteresowały mnie na tyle, że uznałam, że pokażę je Wam w Zdrowomanii. I też początkowo chciałam pokazać jedną, ale trudno jest mi wybrać, bo obie są zupełnie różne. Pierwsza książka to Zioła dla smaku, zdrowia i urody. Znajdziemy w niej 150 przepisów na lecznicze napary, wina, nalewki, ziołowe dania i naturalne kosmetyki. Książka ta wydała mi się bardzo ciekawa, szczególnie dla osób, które nie miały do tej pory w ogóle do czynienia z ziołami i nie znają się na tym, nie wiedzą, co z tymi ziołami zrobić, jak je obsługiwać, jak zrobić z nich kosmetyki, bo jak na przykład zrobić kosmetyk, krem z czegoś, co zerwaliśmy dopiero to, co na łące i chcemy to wykorzystać w naszej kosmetyczce, a zupełnie nie mamy pojęcia. Także na te wszystkie pytania związane z taką domową produkcją odpowie Wam na pewno ta książka. Jest ona taka dosyć techniczna. Owszem, są tutaj przepisy, ale jest też rozdział, który świetnie wprowadza w przetwórstwo ziołowe, że tak to nazwę. Owszem, autorka skupia się tutaj także na właściwościach poszczególnych ziół, ale tutaj akurat w tej kwestii nie spodziewajmy się zbyt dużo, dlatego że ziołolecznictwo to jest mega rozległy temat i nie da się go ująć w jednej książce, dlatego ta wydaje mi się, że jest taka właśnie bardziej techniczna pod kątem przepisów, pod kątem wskazówek, kiedy je zrywać, jak je suszyć, jak te zioła obsługiwać. Natomiast jeżeli chodzi o właściwości, to są one tutaj tylko takim dodatkiem i taką podpowiedzią, kiedy dany produkt, dany przepis można zastosować i do czego on nam się sprawdzi, ale niekoniecznie jest to takie kompendium wiedzy na temat właściwości ziół. Także tę książkę na pewno polecam osobom, które chcą sięgnąć do natury po kosmetyki, po produkty lecznicze i też takie sprawiające, że możemy poczuć się lepiej. Druga książka natomiast ma moim zdaniem trochę mylący tytuł. Jest to tytuł Zielony detoks i podtytuł Jak rośliny lecznicze wymiatają z organizmu wolne rodniki i gwarantują długie życie. I tutaj bardziej bym się skoncentrowała na tym podtytule, bo słowa zielony detoks mogą nam się kojarzyć z modną ostatnimi czasy detoksykacją sokową, zielono-koktajlową itd. A tutaj nie o to chodzi. Chociaż przyznaję, że mnie na początku to trochę do tej książki zniechęciło, właśnie ten tytuł, ale on jest moim zdaniem mylący, po prostu ja mam inne skojarzenia. Autor opowiada nam tutaj o 25 roślinach leczniczych. I są tutaj takie rośliny banalne, swojskie, że tak powiem, jak cebula czy czosnek, ale są też takie bardziej wymyślne, których ja na przykład nigdy nie widziałam na oczy i nawet ich nazwy brzmiały dla mnie obco. Przykładowo cytryniec chiński, inaczej schizandra. Bakopa, gotukola, nie są to produkty, które kojarzymy tak z naszej codziennej diety zapewne, a tutaj są one szeroko opisane. Ja na początku miałam trochę wątpliwości, kim właściwie jest ten pan, że on napisał taką książkę, dlaczego tutaj na końcu nie ma bibliografii, ale kiedy zaczęłam ją czytać, to doszłam do wniosku, że ten pan naprawdę zna się na rzeczy i faktycznie jest specjalistą w temacie. Bardzo przekonująco pisze o tych ziołach, o tych produktach spożywczych i o ich działaniu leczniczym. Powołuje się na różnego rodzaju badania. Tutaj na końcu nie ma bibliografii, ale badania są, przewijają się tak jakby w całym tym tekście, chociaż nie są one szczegółowo przedstawione. Ale to nie jest też tak, że ten pan się jakoś wymyśla sobie te rzeczy, tylko wspomina tutaj, skąd czerpie wiedzę. I ta książka też jest moim zdaniem bardzo praktyczna i na pewno wskazana dla osób, które
nie chcą chodzić do apteki, tylko wolą sięgnąć po produkty spożywcze, kiedy mają jakieś problemy albo kiedy chcą uniknąć jakichś problemów, bo tutaj trzeba podkreślić, że jedzenie bardziej nam pomoże w profilaktyce niż w takim właściwym leczeniu. I kiedy mamy zawał, no to wtedy już jedzenie cebuli czy czosnku nam nie pomoże, natomiast jak najbardziej może nam pomóc w zapobieganiu tym poważnym problemom. I co jeszcze mogę powiedzieć o tej książce, to, że mnie naprawdę przekonuje wiedza autora i przekonuje mnie też to, że jest tutaj dużo takich praktycznych wskazówek, jak wykorzystywać niektóre produkty, skąd one się wzięły, jak je stosować, są też przepisy, ale powiem to może na przykładzie czosnku, ale tu właśnie przejdziemy do wskazówki. Więc może skończę o książkach i wtedy Wam powiem o tym czosnku. Więc tak podsumowując książki, to obie Wam bardzo polecam. Obie będziecie mogli niedługo wygrać u mnie w newsletterze. Jeśli ktoś ma ochotę się zapisać, to link do formularza znajdziecie w opisie pod filmem. Ale tak czy siak, jeżeli lubicie czerpać z natury i wolicie chodzić do sklepu zielarskiego albo na bazarek niż do apteki, no to myślę, że w tych książkach znajdziecie coś dla siebie. Przejdźmy teraz może do tego czosnku. Jest to taki produkt spożywczy, który myślę, że wielu z Was kojarzy się bardziej z dietą zimową, ponieważ częściej sięgamy po czosnek wtedy, kiedy jesteśmy przeziębieni, kiedy chorujemy na grypę i chcemy sobie pomóc w chorobie, albo kiedy chcemy zapobiec tej chorobie. Natomiast czosnek oczywiście warto jeść przez cały rok, ponieważ to jest produkt, który ma olbrzymie właściwości, wspaniałe właściwości, jeżeli chodzi o wpływ na nasze zdrowie, o wpływ na nasz układ krwionośny. I na ten temat nie będę się tutaj rozgadywać, bo nie chcę zdominować tego odcinka tematem czosnku. Chcę Wam tylko dać taką małą poradę, jak ten czosnek spożywać. A tutaj w tej książce zostało to napisane. Mnie w ogóle kiedyś powiedziała o tym przyjaciółka i tak później, kiedy czytałam gdzieś jakieś publikacje na temat czosnku, to sprawdzałam, czy jest w nich podana ta informacja, jak ten czosnek stosować, aby wydobyć pełnię jego właściwości. I po raz pierwszy natknęłam się na tę informację, jeśli chodzi o literaturę, w książce Dzika strona jedzenia, którą pokazywałam u siebie na kanale i którą nadal Wam polecam. Ale tutaj autor też mnie nie zawiódł i napisał o tym, jak stosować czosnek. Powołał się tutaj na badania ekspertów z Argentyny, według których największą moc leczniczą czosnek ma wtedy, kiedy się go zmiażdży bądź drobno posieka i odstawi na mniej więcej 10 minut przed wykorzystaniem. Prosta rzecz, prawda, która w żaden sposób jakoś nam nie utrudnia gotowania. Wystarczy tylko zacząć przygotowywanie danego posiłku od pokrojenia czosnku i odstawienia go na chwilę. A robi się to po to, i tutaj przeczytam, żeby nie pomylić jakichś nazw. W tym czasie enzym alinaza prowadzi do rozkładu aliny na związki o aktywnych właściwościach leczniczych. Ich zdaniem można też zjadać czosnek bez straty właściwości leczniczych po ugotowaniu, ale nie powinno ono trwać dłużej niż 6 minut. Akurat jeżeli chodzi o te enzymy, to tutaj jest to szerzej wyjaśnione, jak to działa, na co te enzymy oddziałują. Ja nie będę teraz w to wnikać, ale taka malutka porada. Sama staram się o tym pamiętać, chociaż nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się pamiętać o tym, aby czosnek zacząć przygotowywać na początku, pokroić go, odłożyć go na chwilę i dopiero później zacząć coś z nim przygotowywać, bo wtedy ma on jeszcze większą moc niż normalnie. Ostatnia rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to yoga. Chcę Was zachęcić do tego, abyście skorzystali z bezpłatnych wakacyjnych zajęć, które są organizowane latem w wielu miastach. Teraz w tę niedzielę jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Jogi i również będzie możliwość, aby skorzystać z bezpłatnych zajęć chyba w całej Polsce, chyba prawie każdym większym mieście jest coś organizowane. Ja przygotowałam na blogu takie zestawienie, gdzie latem odbywają się darmowe zajęcia jogi w różnych miastach. Pomogli mi w tym moje czytelnicy, więc mam nadzieję, że znajdzie się tam naprawdę dużo informacji. Post ten będzie opublikowany jutro, więc jutro zapraszam Was na bloga i tam to znajdziecie. Natomiast tak ogólnie chcę Was zachęcić do tego, aby spróbować jogi, ponieważ dla mnie to jest naprawdę wspaniała aktywność, która świetnie relaksuje, bardzo dobrze wpływa na ciało, bardzo dobrze wpływa na różne układy w naszym ciele, na przykład na układ hormonalny. Więc zachęcam Was do tego i po prostu zachęcam do tego, aby spróbować tej jogi teraz, kiedy jest taka możliwość zrobienia tego za darmo. Sprawdziłam, że w niektórych miastach
miastach, w niektórych miejscach zajęcia są organizowane nawet 2 razy w tygodniu. Najczęściej jest to weekend, ale są też zajęcia w środku tygodnia, gdzieś po południu. Także spróbujcie, naprawdę. Myślę, że nie zaszkodzi spróbować, a być może też połkniecie tego bakcyla, polubicie jogę. I tak, przypominam Wam też, że w Zdrowomanii były odcinki na temat jogi, różnych rodzajów jogi i w ogóle sporo tej jogi w Zdrowomanii było, bo ja cały czas będę jogę promować. I tyle. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. A właśnie, a propos. Jest taka mała informacja, ogłoszenie parafialne, że na razie rezygnuję z nagrywania Zdrowomanii w kuchni. Ale nie chodzi o to, że rezygnuję z odcinków kulinarnych, tylko rezygnuję z tych nagrań takich, no tak jak to było do tej pory, jak to do tej pory wyglądało, czyli były to nagrania z moją osobą, o tak, z moją albo z pani Aldony osobą. Rezygnujemy z tego, chcę przetestować, jak Wam się spodoba nowa forma odcinków kulinarnych, takich na szybko nagrywanych u mnie w domu z góry, takich mniej więcej jak ja pokazywałam u siebie na kanale. Zobaczymy, dajcie mi koniecznie znać, czy taka forma Wam się podoba, czy to teraz tutaj, czy później pod tym odcinkiem, on będzie za tydzień albo za dwa. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam Was do mojego newslettera, na mojego bloga, na mój Instagram, na mojego Facebooka i na Facebooka Zdrowomanii oczywiście też. Do zobaczenia, dziękuję Wam, pa, pa.